Po sporym sukcesie Resident Evil 2, oczywiście jak najbardziej uzasadnionym, nie trzeba było czekać na pierwsze zapowiedzi Resident Evil 3 w tym samym formacie. Wszak trójka ma najbardziej złowieszczego przeciwnika, jakim jest Nemesis. Nie ukrywam, że druga część została wykonana wzorowo, więc obawy o część trzecią rozpłynęły się u mnie momentalnie. Capcom pokazał, że wie co robi, można było założyć, że trójeczka również nie zawiedzie. Zanim przejdziemy do konkretów, na necie wylało się sporo jadu, że gra jest krótka. Tak, jest krótka, bo klasyczna trójka też była krótka, a to jest remake, więc pewne założenia podstawki zostały zachowane. Osoby, które to piszą, widać, że nie za bardzo orientują się, jak wyglądała sprawa w latach 90. W trzeciej części powracamy do Jill Valentine, która stara się wydostać z Raccoon City. Jej tropem podąża potężny przeciwnik Nemesis, który ma tylko jeden cel, zabić Jill. Historia została ciekawie opowiedziana, bo nie dzieje się po wydarzeniach z części drugiej, ale gdzieś obok i w pewnym momencie obydwie historie się zazębiają. Fabuła rozwija dalej temat demonicznej korporacji Umbrella, jak i przedstawia nowych bohaterów. Sama historia nie jest skomplikowana i widać, że brakuje tych fajnych przeplatanek dwóch scenariuszy, jak to było w Resident Evil 2. Widać też, że przygoda Jill mocniej stawia na akcję. Ciekawe, co powiedzą hejterzy Resident Evil 6, bo faktycznie w tym Resident dzieje się dużo i momentów na oddech jest niezwykle mało. Dobrym pomysłem oczywiście już w pierwszej wersji było wypuszczenie bohaterów z dusznych budynków i danie im pohasać po mieście. Ten element bardzo mi się podobał. I wtedy, i teraz. Sam przyznam się wam, że Resident Evil 3 z klasycznych odsłon była moją najmniej lubianą częścią, jednak moje wcześniejsze animozje nie przełożyły się na ten remake. Tradycyjnie, jak to w Residentach bywa, coś trzeba znaleźć i rozwiązać jakieś proste zagadki. Czasami jakiś klucz, który otworzy dalszy obszar, czasami inne elementy. Widać, że przez grę brnie się o wiele szybciej. Na mapę zerkałem bardzo sporadycznie. To nie labirynt miejscówek z poprzednich części. Ciężko się tutaj zgubić, a i zagadki są o wiele prostsze niż wcześniej. Gra się bardzo płynnie, przez co gra się szybciej kończy. Nie miałem ani razu momentu, że nie wiedziałem, co zrobić dalej. Z jednej strony szkoda, bo o bardziej złożonych zagadkach, które wymagały wywoływania zdjęć czy zbierania kilku elementów do uruchomienia jakiegoś mechanizmu, możemy zwyczajnie zapomnieć. Nie to, że Resident Evil 2 brylował w tych aspektach, ale na pewno miał więcej do szukania i używania. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie zmieniło się za wiele. Nadal używamy roślinek, nadal czerwona plus zielona to pełne zdrowie, wróciło wytwarzanie amunicji i z czasem powiększanie kieszeni o dodatkowe sloty. Jeśli chodzi o strzelanie, jest jego jakby więcej i amunicja zdarza się dość często. Jeśli pamiętacie część trzecią z PSX-a, GameCube'a lub PC-ta, pamiętacie, że Jill stawała czasem przed wyborem walczyć czy uciekać. Niestety tutaj zrezygnowano z tego elementu. Niewiele to zmienia, a same wybory zostały podjęte za nas przez reżysera gry. Z nowości pojawiły się uniki, które nie raz i nie dwa potrafią uratować życie, a w przypadku braku amunicji wydostać się z nadciągających rozwartych paszczęg żywych trupów. Jill z czasem zdobywa wytrychy, którymi może otwierać skrzynie z zamkami, znajdując dodatkowe bonusy. Nie zapomniano też o znajdźkach, w tym wypadku tradycyjnie musimy zestrzelić 20 laleczek Charlie'ego. Nie zabrakło oczywiście notatek, dzienników i innych rzeczy do czytania. Słowem, wszystko, co znałeś z Residenta, powróciło w niemal niezmienionej formie. Po ukończeniu gry na hardkorze odblokuje się nowy poziom trudności Nightmare. Ten bardziej przesuwa balans gry w survival horror. Wrogowie są mocarniejsi, amunicji mniej. Faktycznie każdy krok musi być przemyślany, a każde zagrożenie niezwykle niebezpieczne. Niestety w ilości kontentu Resident Evil 3 nie zachwyca. Owszem, są tradycyjnie jakieś concept arty czy możliwość obejrzenia jak zwykle fantastycznych modeli postaci i przeciwników. Po jednym przejściu otwiera się jeszcze sklepik, gdzie można kupić rzeczy ułatwiające rozgrywkę, żetony wzmacniające czy broń z nielimitowaną amunicją, ale niestety poza tym gra nie oferuje już nic ponadto. Samo strzelanie ponownie zostało wykonane świetnie. Widać kolejne strzały na zombiakach, a wybuchająca głowa jak dojrzały arbuz, gdy trafimy go celną kulą, niezmiennie daje uczucie wielkiej satysfakcji. Niestety czujny obserwator zauważy recykling niektórych zombiaków z poprzedniej części. Do recyklingu lokacji no nie mogę się doczepić, bo tak było w oryginalnym scenariuszu, a odwiedziny miejscówki znanej z części drugiej na chwilę przed tym, jak zawita do niej Leon i Claire, daje fajne uczucie, że wszystko trzyma
się kupy i razem z sobą zazębia. Ozdobą tej części miał być Nemesis, chyba najbardziej charakterny przeciwnik z Residentów. Oczywiście była to odpowiedź na Mistera X. Nemesis faktycznie na wyższych poziomach jest groźniejszy. Spawnuje wrogów, błyskawicznie się przemieszcza i stanowi spore zagrożenie. Niestety poza dwoma czy trzema razami głównie spotykamy go w wyreżyserowanych momentach, więc nie miałem tego uczucia jak przy Resident Evil 2, gdzie nasłuchiwałem ciężkich kroków, bo gdzieś tam przemierzał korytarze niepowstrzymany pan X. Tutaj Nemesis kilka razy pojawi się na mieście, a potem to już tylko w scenkach, w których pojawić się musi. Trochę szkoda. Również w kwestii bossów gra wypada blado. Nie uświadczymy tu wielkich aligatorów, ogromnych węży czy dziwacznych roślin. W zasadzie poza Nemesisem no nie ma nic większego. Nawet pewne rodzaje zombiaków, które ciężko zabić, nie stanowią aż takiego zagrożenia dzięki dodanym unikom. A sam Nemesis może i wzbudza emocje, ale tylko za pierwszym przejściem gry. Za drugim razem doskonale poznacie momenty, kiedy się pojawi i zaskoczenia niestety już nie ma. No i brakuje tej niepewności, która towarzyszyła nam w przemierzaniu korytarzy w Resident Evil 2. Jeśli chodzi o oprawę, Capcom po raz kolejny zaskoczył jakością wykonania gry. Jill wyładniała niewspółmiernie, trochę jej uroda zbliżyła się do Mili Jovovich, ale nie sposób przyznać, że jest to niezwykle urocza osóbka. Pozostałe postacie również wyglądają nieźle, ale gdzie tam im do Jill. Lokacje przygotowano z wielką starannością, szczególnie miasto wygląda niezwykle efektownie, a gra wręcz zarzuca gracza ilością detali w każdym pomieszczeniu. Przez większość czasu tytuł pracuje w granicach 60 fpsów, ale nie mogę powiedzieć, że jest to stałe. Zdarzają się dropy, jest to jednak na tyle rzadkie, że w sumie niezauważalne. Przy tej jakości oprawy i checkerboardingowej rozdzielczości upskalowanej do 4K i tak to robi spore wrażenie. Do gry dorzucono osobny tytuł nazwany Resistance. To kolejna próba zmierzenia się Capcomu i wtłoczenia multi w popularną markę. Tym razem gra mocno nawiązuje do Outbreaka z PlayStation 2, ale dodaje jeden ciekawy element. Z grubsza gra polega na współpracy czterech osób w walce z zombie. Piąta osoba zajmuje pokój reżysera, jest niejako mastermind całej operacji. Aktywuje pułapki, spawnuje zombie czy Mistera X. Ten pomysł można było znaleźć w innej grze o zombie, Left 4 Dead. Każda z dostępnych postaci ma inne umiejętności. Jedna pozwoli szybciej odnaleźć potrzebne przedmioty do otworzenia np. drzwi, inna ma większą parę w łapach. Oczywiście każdy skill rośnie z progresem. Podczas rozgrywki dodatkowo odmierzany jest czas. Za nasze wtopy czas się odejmuje. Jeśli zrobimy coś dobrze, czas jest dodawany. Jasnym jest, że graczom zależy na zyskiwaniu czasu, a reżyserowi na jak najszybszym jego ukończeniu. Niestety pomimo dość ciekawego zamysłu, gra się w to w mojej opinii dość średnio. Ogólnie panuje totalny chaos, każdy biega jak chce, lokacje są ciasne, więc cztery osoby w malutkiej klitce i dwa zombiaki to przepis na tragedię. Jeśli wszyscy nagle zaczynają machać sztachetami jak dresy na dyskotece, to w zasadzie nie wiadomo co się dzieje. Reżyser też ma zbyt dopakowane możliwości. Może zmieniać kamery w działka, spawnować zombie znikąd lub wskrzesić pana X i własnoręcznie nim kierować. Do tego jeszcze może zakładać pułapki. Co prowadzi do dość słabych momentów, kiedy reżyser spawnuje ci zombiaka za plecami, a ty nie masz szans go zobaczyć, bo pojawia się zupełnie znikąd. Lokacje zostały całkiem nieźle przygotowane. Park z figurami woskowymi wypada fantastycznie, jest to moja ulubiona mapka. Odpalając etap i patrząc jak ludzie podchodzą do gry, od razu widać czy macie szansę czy nie. I zazwyczaj niestety nie macie. Jeśli tylko gracze się rozproszą po miejscówkach, Mister X bez najmniejszych problemów wykończy każdego po kolei. Jednakże jeśli uda wam się ciągle rolować reżysera i patrzeć na jego paniczne decyzje, to jest to dość zabawne. Na przykład wtedy, kiedy zamykacie drzwi przed panem X, on nie potrafi ich otworzyć i wtedy wrzucacie jakiś obraźliwy gest. To robi robotę. Niestety po Operation Raccoon City i Umbrella Corps Resistance dołącza do serii gier z ciekawym pomysłem, ale tak sobie rozwiązanym aspektem multi. Gra nie jest totalnie zła, bo z czasem idzie się do niej przyzwyczaić i czerpać z niej jakąś radość, choć lepiej by wypadało, gdybyśmy mieli otwarte miejscówki, a nie ciasne kąty, gdzie postacie trą się o siebie tyłkami. Mam wrażenie, że Capcom chciał zniwelować negatywny wydźwięk Resident Evil 3 ze względu na długość kampanii i dorzucił ochła
pułap w postaci Resistance. Zrobiony, mam wrażenie, że na szybko, bez większych refleksji na temat jak to będzie się grało. Tak czy tak, klątwa multiplayerowego Resident Evil nadal jest w mocy. Podsumowując, Resident Evil 3 świetnie kontynuuje wysokiej jakości remake po części drugiej. Zdecydowanie nie będziesz się nudził, choć zabawa będzie trwała dość krótko. Czy Resistance wypełni lukę po braku drugiego scenariusza? W mojej opinii niezbyt. Pół biedy, że dodano nowe poziomy trudności i możliwość zebrania znajdziek, ale ile byś się nie starał, czasów z Resident Evil 2 nie osiągniesz. Pamiętaj jednak, że tak właśnie wyglądała trzecia część. W mojej opinii oczywiście, że warto zagrać. Capcom znalazł żyłę złota i obstawiam swoją lewą nerę, że będzie cisnął na re-engine kolejne tytuły. Czekam teraz na Code Veronica. Gra może trochę zapomniana, ale wciąż warta porządnego remake'u.